Z księgi proroka Ezechiela z rozdziału XVI. Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy: Twój ród wywodzi się z ziemi Kananejczyków. Twoim ojcem był Amoryta, a matką Chetytka. Oto jak wyglądały Twoje narodziny. W dniu Twojego przyjścia na świat nie odcięto ci pępowiny, ani nie obmyto w wodzie, dla oczyszczenia. Nie natarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. Nikt nie spojrzał na ciebie, aby kierując się współczuciem, uczynić ci jedną z tych rzeczy. Lecz w dniu Twoich narodzin porzucono cię na otwartym polu, gdyż wzgardzono Twoim życiem. Przechodząc obok ciebie, zobaczyłem cię, trzęsącą się we krwi. Powiedziałem wtedy do ciebie leżącej we krwi: żyj! rośnij sprawił że będziesz jak polna latorośl rosłaś więc stałaś się wielka i weszłaś w okres dojrzałości twoje piersi nabrały kształtów twoje włosy urosły ale byłaś naga i bez ubrania i gdy znowu przechodziłem obok ciebie zobaczyłem cię a twój wiek był wiekiem miłości Rozpostarłem nad Tobą brzeg mojej szaty i okryłem Twoją nagość. Przysiągłem ci i zawarłem z Tobą przymierze, wyrocznia Pana Boga, i stałaś się moją. Obmyłem Cię wodą, zmyłem z Ciebie krew i namaściłem Cię oliwą, ubrałem Cię w ozdobną szatę, nałożyłem ci sandały z najlepszej skóry, opasałem cię bisiorem i okryłem jedwabiem. Przeozdobiłem Cię klejnotami, nałożyłem Ci bransolety na ręce i naszyjnik na szyję. Włożyłem obrączkę w Twój nos, kolczyki w uszy i ozdoby, ozdobny diadem na głowę. Zostałaś przystrojona złotem i srebrem, Twoje szaty były z bisioru i jedwabiu oraz z ozdobnej tkaniny. Jadłaś najprzedniejszą mąkę, miód i oliwę. Stałaś się niezwykle piękna i doszłaś do godności królewskiej. Twoje imię stało się sławne wśród narodów z powodu Twojej piękności, bo była ona doskonała dzięki ozdobom, którymi Cię obdarowałem. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Chcieliśmy tym słowem dzisiaj wejść w, w następną część naszych rekolekcji. Po tym fundamencie, który żeśmy zrobili w te, w te pierwsze trzy dni, dzisiaj chcemy zacząć budować i zobaczyć tak bardzo wyraźnie, z czego i z jakich przestrzeni składa się miłość, gdzie ona rośnie, skąd ona wypływa. Na czym bazuje? I dzisiaj mamy pierwszy okres, z którego miłość wypływa i on będzie ogromnie ważny na całe nasze życie. To jest okres dziecka, czas dziecka, czas dzieciństwa. Ale chciałbym też od razu podkreślić, że to nie jest czas, który kończy się w wieku tam trzech lat czy siedmiu lat. Czy, czy jakąkolwiek dać miarę, czy w wieku nastoletnim, ten czas się nie kończy nigdy, bo w nas dziecko żyje nieustannie. Fakt, że biologicznie czy psychicznie ten proces dziecka w nas się kończy w czasie fizycznym, ale my to dziecko nosimy nieustannie i mamy na nie wpływ. I dzisiaj, w kontekście tego słowa, ja chciałbym zaprosić do tego, żeby, żeby dzisiaj przyjrzeć się swojemu dziecku. E, przyjrzeć się swojemu dziecku i popatrzeć, ile tam miłości, a ile być może niedoboru, e, ile braków e, i czy możemy coś z tym zrobić. E, właśnie, jeżeli moglibyśmy powiedzieć, i to jest taki punkt wyjścia. Taki najpierw, jakby pierwszy aspekt, taka pierwsza płaszczyzna tego spojrzenia na dziecko swoje. Że na pewno spojrzenie tak faktycznie na historię swojego dzieciństwa. Że, w, ale to nie będzie jedyny punkt wyjścia. To chcę od razu zapowiedzieć, że, że to dzisiaj jest nieodzowne, żeby spojrzeć na historię, faktyczną historię swojego życia, na swoje relacje z rodzicami, na, na kondycję swojej miłości, którą wyniosłem z domu. I właśnie pytanie jest, czy tam jest więcej zaufania, czy tam jest więcej lęku? Tam jest więcej zasługiwania, czy tam jest więcej darmowości? Czy tam jest więcej otwartości, autentyczności? W, sto w stosunku do rodziców jestem najprawdziwszy. Jestem autentyczny, przy nich mogę wszystko. Czy właśnie odwrotnie, ja przy innych osobach mogę wszystko, a tutaj jestem gdzieś poblokowany, choćbym chciał, choćbym się jakoś motywował. Choćbym nieraz miał wyrzuty sumienia, to tutaj jakoś nie czuję się bezpieczny, nie czuję się i czasem możemy nawet nie wiedzieć, i nawet trochę katować się jakimś takim imperatywem, zasadami, motywacją taką swoją, żeby, że powinniśmy bardziej kochać rodziców, oceniając często swoje różne emocje i stany, uczucia. I dzisiaj dlatego ja chciałbym, żebyśmy naprawdę w wolności, z wielką delikatnością popatrzyli na pewno na tę płaszczyznę, tak przyjrzeli się, czy my mamy odciętą pępowinę, czy nam odcięto pępowinę, czy później z rodzicami rodzice gdzieś nas trzymają przy sobie. Czasem możemy to mieć, to nie, nie tytułem obwiniania rodziców, ale tytułem stwierdzenia prawdy. Właśnie, że prawda nas będzie wyzwalać, prawda nie będzie krzyżować rodziców, ani, ani nas, prawda nie będzie zabijać, prawda będzie uwalniać, dawać życie. Właśnie temu chcemy to zrobić. I nawet jak mamy w ciężkie wspomnienia, to najgorsze są te, które się zakopuje pod ziemię. Udaje się, że nie ma, i tak wychodzą, później wypływają z wodami gruntowymi, z wodami płodowymi. Udaje się, że nie ma problemu, albo nie, wyparłem to z pamięci, nie, nie ma tego, to, to się nie stało, w sumie nie było tak źle. To nic nie załatwia takie, taki retusz, taki makijaż dzieciństwa. I tak i tak on później rzutuje na wszystko. I, i dlatego zapraszamy do tego, żeby odkryć. I tę historię symboliczną niewiernej Jerozolimy, którą czytamy, zobaczmy, która się rozpoczyna od tego, Twoim ojcem był Amoryta, a Twoją matką Chetytka, Poganie. My moglibyśmy powiedzieć, Moimi rodzicami, Moi rodzice to chrześcijanie, na szczęście. A z drugiej strony zobaczmy, że możemy później odkryć, że również wiele, wiele przestrzeni w mojej rodzinie zabrakło. Mój ojciec też nie był idealny. Nie był Bogiem, a w, też przekazał mi wiele zranień, które sam gdzieś też których doznał. To samo z moją matką, chetytką i później w, gdzieś ich, ich różne zachowania, które mogły wpływać. Ja to tylko rozczyniam i zostawiam, a każdy z nas niech, niech czuje się zaproszony, żeby, żeby w tę przestrzeń. Uczynić się przestrzenią poznania, poznania swojego, swojego życia, bo to będzie bardzo ważne dla miłości. Później zobaczmy ta przestrzeń, później dziecka w nas, że dzisiaj mogę mieć swoje lata i z rodzicami za wiele nie mam wspólnego, bo mogę tylko od czasu do czasu do nich zadzwonić czy odwiedzić. Jestem wolny, mam swoje mieszkanie, mam swoje życie, mam swoją rodzinę. A okaże się, że, że zupełnie ja, tego ojca i matkę i te schematy zachowania wszystkie noszę w sobie. Że jak tam brakowało zaufania, to później brakuje zaufania w moim życiu, do samego siebie, akceptacji samego siebie, ciągle czuję się niewartościowy, ciągle nie mogę uwierzyć, że ja jestem coś warty, i i właśnie to są te, te, ta przestrzeń druga, która wykracza poza ten okres dzieciństwa faktycznego tego w czasie. Że to dziecko dalej żyje we mnie i dalej może płakać, i dalej może cierpieć, i dalej może być pokrępowane, niedożywione, niedokarmione. I tutaj chciałbym zaprosić do tego znowu, dzieląc się w zasadzie tylko nie jakimś wyczerpującym wykładem, tak jak w każdej naszej konferencji, tylko jakimiś intuicjami w świetle Słowa Bożego, jakimiś inspiracjami, które, które daje nam Słowo objawienia na tych rekolekcjach, co zrobić z tym czasem swojego dzieciństwa i czemu. I myślę właśnie pierwsze, co jest, do czego jesteśmy zaproszeni, to, to popatrz na swoje dziecko. Popatrz na swoje dziecko, posłuchaj swojego dziecka. Co ono mówi, Co, jak ono się zachowuje w tobie. We, w domu, jeżeli twoje serce jest domem, to w domu, który żyje, są dzieci. Dom bezdzietny, to jest dom bardzo smutny. Dziecka, gdzie, gdzie nie ma dziecka, gdzie nie ma potomstwa, to jest dom, który się kończy. Historia takiej rodziny się kończy bez dzieci. I dlatego dom, choćby był bogaty, to wiedzą, że koniec jest ich domu, ich rodu. I w, coraz bardziej smutny dom. I, a dzieci dają nadzieję, dzieci dają przyszłość, dziecko daje perspektywę. I zobaczmy dom, w którym jeżeli dziecko im bardziej będzie, będzie dziecko w moim życiu, w moim domu, w moim, w moim sercu mieszkało, miało miejsce. Dzieci są w domu zatroszczone, w normalnym, zdrowym domu. Dzieci mają swoje miejsce. To nie jest dom tylko dzieci. Zobaczymy to w następne dni, dni rekolekcyjne. To nie jest dom, gdzie tylko, gdzie tylko dzieci istnieją i gdzie tylko dzieci się zajmują, bo taki dom też by nie przetrwał. I zobaczymy, że, że to nie jest jedyny okres miłości, odwagi, ale okres ogromnie ważny i dzisiaj zatrzymajmy się na nim. Właśnie jak są traktowane dzieci w moim domu, jak są traktowane dzieci w moim domu, jak jest traktowane dziecko w moim sercu, moje dziecko, moje własne dziecko, które, które żyje, o którym mogłem zapomnieć, którego mogę się wstydzić, którego mogę się bać. I później zobaczmy, czemu, czemu możemy się bać, szczególnie tam, gdzie dziecko będzie niedożywione, zapomniane przez długi czas, niepełnosprawne to tutaj będą, będą włączały się różne nasze mechanizmy, że będziemy chcieli je ukrywali, nie będziemy chcieli go pokazywać, nie będziemy chcieli go wyprowadzać na ulicę. Będziemy się może bali, że on nam zepsuje jakąś opinię, co ludzie powiedzą, albo co on może krzyknąć, albo co on może powiedzieć, jak on nie mówi, tylko duka. I, i tutaj czemu ja to mówię? Bo po co nam to? Ktoś może powiedzieć jakieś takie psychologizowanie, a, w, a ja powiem tak, zobaczmy jak to może rzutować później na nasze życie. Jakie cechy da dziecko? Po jakich cechach poznamy, że, że w nas żyje dziecko? Na pewno jedną z cech, którą, e, którą dziecko, e, której dziecko potrzebuje i którą dziecko wyraża zapotrzebowanie, to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Dziecko chce być bezpieczne, nie porzucone na pole, i opuszczone przez wszystkich i, i, i narażone na dzikie zwierzęta, narażone na obronę samego siebie. Dziecko potrzebuje ochrony, dziecko potrzebuje opieki, potrzebuje bezpieczeństwa. Bezpieczny dom to zapewnia. I właśnie i po czym to poznasz później? Czy ty w życiu czujesz się bezpieczny? Człowiek, który później ma zaniedbane dziecko w sobie, to jest osoba, która ciągle czuje się niebezpieczna. Wszędzie, gdzie się nie pojawi, może czuć się niebezpieczna. A dziecko, dziecko zadbane, dziecko wykarmione, dziecko zatroszczone w domu, zaopiekowane w sercu mojego życia, to jest dziecko, które będzie dawało tobie, poznasz to, że jesteś człowiekiem, który czuje się coraz bardziej bezpieczny. Drugie, co jest związane, to już, to już padało na naszych rekolekcjach, w tym fundamencie, który, który żeśmy zrobili w te poprzednie trzy dni, że to jest związane z zaufaniem. Jeżeli dziecko było, rosło w klimacie zaufania, ufano mu, rodzice ufa, ufali dziecku, dziecko mogło ufać samo sobie, to jest człowiek, który później ma zaufanie sam do siebie który może podejmować decyzje, który się nie boi też popełniania błędów, ufa, ma ogromnie rozbudowane zaufanie. Osoba z kolei, która, która żyła w niebezpieczeństwie, to jest osoba, która nie ma zaufania, bo w kontroli nieustannej. Motywowana lękowo, jak się nie nauczysz, to, to, ten, to, to będziesz nikim. Trzeba ciągle zasługiwać, ciągle nie zasłużysz i to jest osoba, która później w ogromnych niedoborze w niemal zaufania, co zostaje lęk. Człowiek zalękniony w każdym jednej dziedzinie. Wszystkiego się boi, boi się własnego cienia. Zobaczmy, jak ważne jest, żeby dzisiaj wrócić do dziecka i, i zapewnić mu bezpieczeństwo swojemu dziecku zapewnić mu bezpieczeństwo, zapewnić mu pożywienie. Bezpieczeństwo, zaufanie. Idziemy dalej, myślę. Spontaniczność i autentyczność. To jest tam, gdzie dziecko jest niezachukane, nie, nie tam gdzie dziecko jest otwarte w domu, otwarty dom, gdzie dziecko miało też swoją przestrzeń. Nie było pępkiem świata, miało swój, swoje miejsce w domu, ale miało swoje miejsce ważne, bardzo ważne w domu. I to jest dziecko, które, które może autentycznie się zachowywać, jak dziecko. Jak mniej udawać dorosłego, że dziecko, które miało parę lat i musiało wchodzić w rolę dorosłych, musiało przejąć obowiązki jakieś do dorosłego, nie do uniesienia dla dziecka. I później dziecko takie, takie szybko, które, które zostało w, ubrane w garnitur, w jakieś studenckie stroje, togi profesora. Później no, może być takim profesorem na uczelni, nawet po, po fakultetach i kandydat na Nobla, ale drętwy. Nieautentyczny, niespontaniczny, no plastikowy. Człowiek widzisz od razu: żadnej spontaniczności, żadnego ruchu, kompleks na kompleksie, blokada na blokadzie. I, i gdzie brakuje dziecka? Brakuje dziec, dziecka w tym profesorze dziecko wypchnięte, dziecko zdominowane przez dorosłych nieistniejące widmo. I, i pomyślałem sobie też, że przy ludziach, którzy mają w sobie dużo dziecka, będziemy czuć się też zaproszeni do tego, żeby być spontaniczni. Dlatego przy tych osobach często będziemy czuli się dość zaproszeni do autentyczności. Nawet nie będziemy wiedzieć, wiedzieli z automatu. A osoby, które nie będą miały tej, tego, tych cech dziecka, nie będą miały dzieci, dziecka tutaj otwartego, rozbudowanego, rozwiniętego w miłości. To będziemy czuli, że przy tej osobie, nie wiem czemu, ale przy tej osobie czuję non-stop, że jakąś presję czuję się. Y, ja to zobaczyłem też, pamiętam, w, swojej, y, w swoim życiu. Nie umiałem na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego, na przykład, przy niektórych księżach, przy niektórych moich profesorach mogłem czuć się swobodnie, a przy niektórych non-stop, drętwo. Non-stop czujesz, że wchodzisz w jakąś rolę. W jakiś Wciągany jesteś w rolę jakąś. Y, i, i też pewnie to był mój problem, ale myślałem sobie czy to też nie jest druga strona, że ja też wytwarzam pewien klimat miłości, relacji. Właśnie a to zobaczmy jak, jak bardzo ma podstawę tutaj, że czy ja jestem dzieckiem, czy u mnie dziecko, czy u mnie ktoś kto przychodzi z gości, jego dziecko może spotkać się z moim dzieckiem, czy mogą się pośmiać. Ja na przykład myślę, to jest mój problem dzisiaj. Pewnie wiele ma, wiele osób ma popatrzmy dzisiaj na swoje kompleksy. Wstydzimy się czegoś bardzo często będzie miało pochodzenie w dzieciństwie. I to, że ja na przykład myślę sobie, ja, że mnie wyciągnąć do tańca, to zawsze był wielki problem. Pomyślałem sobie, że się wstydzę, no, nie umiem. Ale i dzisiaj jakkolwiek nawet w tych grupach religijnych jest zaproszony do tego, żeby tam była taka duża ta ekspresja, klaskanie, skakanie czy coś, to mnie, ja, ja stałem no, jak Wśród, I tak myślałem sobie, raczej się nie, nie powali, infantylne to jest. I tak nawet oceniałem to, że pomijając, bo może i czasem może być, to, to już każdy niech sobie, ale wiedziałem, że to jest mój problem, że jestem drętwy. I że nawet czasem bym chciał, ale, ale nijak, blokada, jakby dorosły nie pozwala się zbłaźnić. A dziecko w sumie by się nie zbłaźniło. I kiedyś mi się oczy otworzyło, że gdzie ja bym mógł zatań zatańczyć? To to było dla mnie pytanie, które, z którym się zmierzyłem kilka miesięcy temu, że mógłbym zatańczyć, jakby nie było żadnych dorosłych i byłyby tylko dzieci, to mógłbym, a jeszcze najlepiej, jakby to były dzieci niepełnosprawne. Pomyślałem sobie, i to mam doświadczenie warsztatów terapii zajęciowych, gdzie są osoby w. Które, e, które no, przez nas niby zdrowych, inteligentnych są, są oceniane jako, jako osoby, e, którym gdzieś e, jakiejś może cechy, czy zdolności brakuje. E, nie mają tak rozwiniętych jak ja, ale przy nich czułem się bezpieczny. Ja mogę przy nich, Oni mnie nie wyśmieją i też zaczynają skakać. E, I się jeździło na obozy Caritas, a oni... I tam mogłeś być z sobą i tam się wszyscy odpoczywali. A, a zajedziesz do profesorów o do seminarium, ubiorą się w te stroje i wszyscy drętwi, i nikt się nie ruszy, Dziecka nie ma, wszystko pomrożone i w, dzieci niedorozwinięte. I nie ma wtedy żadnej, żadnej swobody, żadnego, żadnego, żadnej autentyczności. Nie zatańczysz. Jeszcze jedna rzecz, którą, chciał, którą z tych intuicji chciałbym się podzielić, takich okruchów, które potraktujcie tę konferencję jako okruchy, to właśnie szczególnie dziecko jakby naturalnie uczy się i przede wszystkim dziecko ma potrzeby. Dziecko nic nie musi robić, ona nie ma obowiązków w domu, malutkie dziecko je się tylko karmi, ono w zasadzie takie po narodzeniu to je, śpi no i, i, i jeszcze jedną czynność robi I w, i w zasadzie to no i dorośli muszą, muszą się tym zajmować i to w ogóle nikogo nie dziwi, nie? to normalny ojciec, normalna matka tam umyją go i przy piersią, śpi spokojnie jak najedzony i znowu, aby blisko było. I ktoś jest, reaguje na płacz. Płacze coś sygnalizuje. Rodzice to pewnie wyczuwają, czy, co, czy boli, czy coś, czy znowu jeść, czy, czy coś tam się stało pod spodem. I, i, i wtedy właśnie to jest czas, kiedy, to jest, kiedy są zaopiekowane, to rozpoznają swoje potrzeby. Dziecko coraz bardziej rosnąc, umie powiedzieć. I Im bardziej rośnie w klimacie dawania, otrzymywania, że przyjmuje, wszystko dają mu, otoczone wielką miłością, to tym bardziej umie wyrażać. Wie czemu płaczę, smutno mi, wiec, czy wie czemu, wie, wie, wie czego by, co by chciał. A dziecko, które jest nie miało prawa wyrazić potrzeb, było za szybko wprowadzone, wie właśnie dziecko znowu nie jest zduszone, dziecko schorowane, dziecko, które, które zostało wciśnięte a zajmowano się dorosłymi, poważnymi problemami, to nie czas na płacz bez byle czego, z byle jakiego powodu, to albo na jakieś sentymenty, to jest, trzeba zajmować się prawdziwym życiem, nie, trochę to mówię z przekąsem, to, to wtedy zobaczmy po jakichś latach, po czym to poznasz. Ty sam dzisiaj nie umiesz wyrazić swoich żadnych potrzeb. Albo tylko takie potrzeby materialne, no, że zakupy trzeba zrobić, ale ty nie wiesz, czemu jesteś smutny. Ty nie wiesz, co się w tobie dzieje. To, to w, później, nawet jak na modlitwie stajesz, to myślę sobie, ty nawet nie umiesz do Boga poprosić, nie wiesz, o co prosisz, bo to dziecko najładniej prosi. Ono będzie najwięcej umiało poprosić, to będą szalone prośby. Jak, Im bardziej rozwinięte dziecko, tym będzie umiało o wiele prosić. Dlatego ludzie, którzy mają w sobie bardzo rozwinięte dziecko, to są ludzie, którzy pięknie się modlą. Chodzą z Boga, i dlatego oni usłyszą, zaprawdę, powiadam Wam, znam Was. Nie, bo, bo, bo znam Wasze potrzeby, jestem Waszym ojcem. A dziecko, które nie wyraża, no to usłyszę od Boga, zaprawdę, powiadam Was, Wam nie znam Was. Ty nigdy nie mówiłeś nic to sobie. Ty, ty ciągle byłeś zamknięty przede mną. Żadnej prośby nie wyraziłeś, żadnej potrzeby. Te pacierze odmawiałeś formułę, nigdy od siebie. Nigdy od siebie, no bo dziecko od siebie. A, w, a później, no właśnie. I, I drugi wątek z tymi potrzebami. No właśnie wtedy dochodzimy, przez dziecko dochodzimy do największych pragnień swojego życia. To co papież Franciszek mówi, dochodzimy do marzeń. To marzenia to, to jest cecha dzieciństwa, która, dziecka, które, dziecka, które spogląda w życie, w przyszłość, życie przed nim. I mam naprawdę marzenia szalone. Może mieć. Im bardziej dziecko się rozwija, tym bardziej wchodzi w głąb. Swoich potrzeb i swoich pragnień, a to jest, to jest wielka cecha człowieka. Jeżeli to jest wielka cecha ludzi miłości, którzy znają swoje potrzeby, coraz bardziej penetrują i zgłębiają, bo to nie że znają, poznają ciągle, poznają siebie dogłębnie. No i, i właśnie strefa, którą też chciałbym dotknąć, okruch, ogromnie ważny, wydaje się w tym czasie dziecka, czyli w każdym czasie dla nas, to jest przeżywanie różnych upadków bo człowiek dziecko się uczy dlatego się przewraca popełnia błędy i właśnie w jakim klimacie te błędy były przeżywane czy akceptacji właśnie czy dorośli czy mój dorosły akceptował i akceptuje upadki porażki jakieś e, niepowodzenia mojego dziecka czy raczej ciągle nie nie akceptuje tego bo, bo raczej mam wizję dziecka doskonałego i zachowania, właśnie, i co z tego będzie wynikać? No, właśnie, wielki temat, który trochę często może nas frustrować, ale później, czemu niskie poczucie wartości? Czemu nieakceptacja siebie, swojej twarzy, swojego wyglądu, swojej wagi, swoich zdolności, Bóg wie czego. Czemu? No, nie, bo właśnie nieumiejętność przyjęcia słabości, nieakceptowalność, słabość, porażka, grzech. I później przeżywane wszystko lękowo, przed zbawieniem, przed tym, że Bóg to samo, nie zaakceptuje mnie takiego, jak się nie zmienię. A później całe życie frustracja, bo w zasadzie widzę, że się nie zmienię w ogóle. Mimo tylu starań, spowiedzi i tak dalej, i ludzie zalęknieni, dzieci zduszone, dzieci, które ciągle płakać muszą w środku, bo nigdy nie zasłużą na bycie doskonałym, bo nigdy tej miary się nie da świętości zrobić. Bo to chora świętość, chora definicja w ogóle nałożona przez tych dorosłych na, tego, na to dziecko. A właśnie, a w domu, gdzie się akceptowało, gdzie szczególnie otaczało się miłością przy porażce, nie że szczególnie się otaczało miłością przy, przy sukcesie, tylko szczególnie się otaczało miłością przy porażce. Bo wtedy najbardziej potrzebuje, wtedy jest czas na miłość bezwarunkową. Że nie dlatego kocham, że jesteś super. Dlatego też kocham, kiedy jesteś pomimo miłość się zwiększa. I to jest, to jest dla nas bracia, zaproszenie, żeby dzisiaj właśnie popatrzeć, co my możemy zrobić, jak do tego podejść. Nie wiem, trochę się boję tak podpowiadać coś z tym tematem, bo sam jestem trochę bezradny, ale myślę może dzisiaj właśnie dla kogoś, ktoś, kto dzisiaj stanie i powie, ja nawet nie wiem, gdzie tego dziecka szuka. Bo może ktoś tak zobaczy. Ja nawet ja czuję, że ono jest gdzieś we mnie, gdzieś drzemie, gdzieś może gdzieś jest schowane. I przyszło to słowo do nas. No właśnie, może móc się tym słowem z, z Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus wskrzesza łazarza i Łujana Kiedy wskrzesza łazarza, i właśnie móc się tym słowem. Odsuńcie kamień, odsuńcie kamień, bo właśnie możemy, wiemy, że gdzieś jest tak zaciśnięte to dziecko, jakby w grobie, jakby zamknięte. Albo módlmy się tym słowem odwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. I że ja chcę to podjąć, powiedz Boże, co ja mam odwiązać? Który kamień odsunąć w swoim życiu, żeby gdzieś to dziecko zaczęło mówić? Może tam, możemy się boimy, może zobaczymy dziecko, które cłuchnie. Które jest zaniedbane od lat, które, ale, ale nie bójcie się, to będzie ku życiu. Ten łazarz ożyje, on sprawi wiele radości w Betanii. Yy, I on wniesie dużo życia. Yy, I on, on naprawdę, to on jest powodem smutku tych sióstr Twoich, które żyją dzisiaj, się krzątają, zajmują się dorosłymi sprawami, a są bardzo smutne z powodu straty brata. I, yy, i dzisiaj jako. A może jest to dziecko w stanie? Zobaczymy dzisiaj, że moje dziecko, moja córeczka dogorywa. I właśnie chcę pójść dzisiaj do Jezusa i powiedzieć: przyjdź i nałóż na nią ręce. Przyjdź i nałóż na nią ręce. Bo dzisiaj to dziecko we mnie jest gdzieś umierające. Ja gdzieś nie wiem, co z tym zrobić. Ja widzę, że ono jest pełne lęku w moim życiu. Ja widzę tylko lęk w swoim życiu. Ja widzę w swoim życiu ciągle udawanie i podgrywanie pod ludzi, nakładanie masek, że ja zachodzę w pracy inaczej. Ja nie jestem autentyczny. We mnie nie ma dziecko, gdzieś dogorywa, a tak bardzo by chciał. Nie umiem zaśpiewać, nie umiem zatańczyć, boję się skompromitować, boję się, że coś źle wypadnie, boję się wyśmiania. Dziecko zachukane, dziecko, które zostało bardzo skrzywdzone w dzieciństwie, porzucone na tym polu, nieobmyte. Z krwi, trzęsące się we krwi. I, i dzisiaj to, to słowo, zobaczmy i to, to na koniec. Popatrzmy, jak Jezus zachowuje się w stosunku do, do dzieci. On im, on ich nie naucza. Dzieci nie naucza słowem. Dzieci bierze w ramiona, kładzie na nie ręce i błogosławi. Przejdź i nałóż na nią ręce. Czego my w dzieciństwie potrzebujemy najbardziej, czego czas dzieciństwa najbardziej potrzebuje? Otoczenia bliskością, dotyku, gestów okazane w czułości. Może to dlatego papież Franciszek mówi o rewolucji czułości. Że potrzeba dzisiaj w kościele, w świecie, rewolucji czułości, bo dzisiaj ludzie mają ogromnie pobite dzieci w środku. Nie zabijaj, pozwól mu wyjść, posłuchaj tego małego. Dziecko nie zrobi krzywdy, to dorośli robią krzywdę dziecku. Dziecko nie zrobi krzywdy dorosłemu, nie bójcie się. Otwier otwierając, otwórz dziecko. Otwórz czas dzieciństwa w swojej historii życia na tych rekolekcjach. Nie zrobi ci krzywdy. Możesz się go bać, co zobaczysz, ale dziecko nie zrobi krzywdy. Ono w twój dom wprowadzi dużo radości. Trzeba będzie się tylko nim dobrze zająć, zatroszczyć. Dzieckiem trzeba się zatroszczyć. I właśnie dzisiaj to będzie ogromny wzrost w naszym życiu, w miłości. To, co robi Bóg z nami. Otacza nas, ubiera, naciera solą, oliwą. Pomedytujmy ten fragment, a wtedy zobaczymy, że dokonują się w nas słowa: żyj i rośni, i weszłaś w czas miłości, i byłaś piękna. To są obietnice. Niech ten dzień w nas dzisiaj ożywi dziecko. Amen.